Lika, czy Ania będzie może? Nie wiem. Jak Ania? Chyla? Nie wiem. Tak, także wiesz, kulka do zrobienia, kolczyki, cykcyk, bransoletka jest fajna, ale to jest już, wiesz, wyższa szkoła jest. Ana, to jest normalny, regularny papier do origami w japońskim. Widzę, że teraz... Może te ładniejsze poszują. Oczywiście potrafię namalować na przykład posadzkę w szachownicę, ale ja sama już nie. Bardzo dobrze. Kto tutaj jest właścicielem tego? Ania. A wyżej, ani ten, ani grosza nie wziął. Chcesz? Witamy. Witamy. Ciemno zrobiło, nie? Słońce przesunęło, tak teraz tu się ładnie. No to ciemno. No, to prawda. Właśnie nie bardzo, wiesz, bo jak przychodzę rano w poniedziałek i tu jest lampa najpierw z tej strony. Z tej strony, to nie mogę się widzieć za rano. Ale w porównaniu z tą czarną dziurą w magazynie. Ja dlatego już chcę od razu zaznaczać, gdzie światło, gdzie cień, gdzie coś tam, bo to wiadomo, że to się zaraz zmieni. Wobec tego już się to każe, tak, już się to w szkicu każe zaznaczyć i wtedy oni już po prostu jadą po pamięci. No nie da rady inaczej, wiesz, bo się fajne rzeczy dzieją rano na tym stole i tak dalej. Jeżeli sobie to zaznaczają, to już malują. Ja uwielbiam to poranne światło. Będzie widać. Będzie taki delikatny. Muszę pomyśleć. I zapraszamy tak za 10-15 minut. Magda? Coś czuję, że mi to nie wyjdzie. Pięknie. Jeszcze mam filce w tym włosach, ale on już przyszedł. Aha. Ja zwykle powtarzam. Czyli mogę pod fragment ze mną. Chińskie prace są opatrzone, może
zwrócił Państwa uwagę cynobrowymi pieczęciami. Muszę tak po prostu na powietrze. Nie wiem, może nie wstawiam. No to możemy teraz zobaczyć. Teraz są ci Nie, to zostało. A batyk się skończył. Skończył się.